W tym tygodniu w WWE działo się tyle, że w zasadzie nie do końca wiedziałem co dokładnie umieścić w pięciu najważniejszych wydarzeniach. To chyba jednak dobrze, chociaż z drugiej strony ucierpią na tym o 5 live i NXT, którego dzisiaj nie doświadczycie tutaj. Ja jestem więc szłało w złoty i zapraszam was na kolejny epizod pięciu najważniejszych wydarzeń z WWE. Przy pierwszym punkcie przenosimy się jeszcze do Fastlane, jednak spokojnie, nie będę was zanudzał wynikami. Po zwycięstwie Charlotte na trubie Riot na ring wyszła Aska i oficjalnie wyzwała mistrzynię SmackDown na pojedynek podczas Wrestlemania 34. Jest to nie lada zwrot akcji, ponieważ nawet komentatorzy na Raw swego czasu mówili o tym, że Alexa zmierzy się z Aską podczas Wrestlemania 34. Jak jednak widać, plany się zmieniły i obiektywnie trzeba stwierdzić, że walka Charlotte z Aską będzie zdecydowanie lepszym pojedynkiem niż ta Alexand przechodzimy już do Raw po Fastlane a tam John Cena na pojedynek Undertakera podczas Wrestlemania 34 było to oczywiście do przewidzenia od momentu w którym John zaczął mówić, że nie ma drogi do Wrestlemania, a jeżeli nie wierzyliście no to my wam jeszcze skutecznie o tym przypominaliśmy na przykład na podcastach tuż przed galą ponieważ mówiłem o tym bardzo często John wygłosił naprawdę konkretne promo w kierunku Deadmana, a jednocześnie był to bardzo fajny segment, gdzie połączył kilka stylistyk i wyszło to naprawdę bardzo w porządku. Teraz jak to powiedzieć Sina Piłeczka jest po stronie Undertakera, jednak doskonale wszyscy wiemy, że ten zgodzi się na tę walkę i zobaczymy Sina kontra Taker w Nowym Orleanie. Braun Strowman mistrzami tak team, na to wychodzi. Podczas tego samego epizodu Raw, na którym Cena wygłosił promona na Undertaker'a, Braun Strowman wygrał Battle Royale o miano pretendentów, tak, pretendentów do tytułów tag team Raw na WrestleMania 34. Nie będę podejmował tutaj tematu tego, jak bardzo to jest absurdalne i głupie, jednak skupię się raczej na tym, w jakim kierunku to może pójść. Na największej ze scen możemy zobaczyć handicap match, w którym Braun Strowman pokonuje The Bar, a następnej nocy na przykład debiutują Authors of Pain. W w walce o pasy taktim i w ten sposób Stroman i dywizja taktimowa za dużo nie tracą. Z drugiej strony mamy bardziej prawdopodobny scenariusz, w którym Braun Strowman łączy siły z Eliasem, ponieważ na przykład Kurt Angle będzie kazał znaleźć mu takim partnera, no i w ten sposób Stroman i Elias jako taktim wejdą właśnie na Wrestlemanie. A skoro już o WrestleManii mowa, to znamy lokację przyszłorocznego eventu pod tą nazwą. Gala ta odbędzie się na MetLife Stadium w Nowym Jorku, czyli w miejscu, w którym odbyła się 29. edycja WrestleManii. Sama gala, powiedzmy sobie szczerze, nie była zbyt dobra, jednak to nie wina lokacji, a raczej WWE. Show odbędzie się 7 kwietnia 2019 roku, a oprócz lokalizacji WrestleManii potwierdzono także logo, które ma dość ciekawą kolorystykę. Mi osobiście nie do końca przypada do gustu, jednak wy możecie się wypowiedzieć o nim w komentarzach. No i na koniec przechodzimy do SmackDown, podczas którego Shane McMahon miał bardzo ważne ogłoszenie. Po incydencie, jaki wydarzył się na Fastlane, a w zasadzie po jawnej interwencji niczym nieuzasadnionej przez Shane'a McMana dwukrotnie, Shane na niebieskiej tygodniówce ogłosił, że odchodzi ze swojego stanowiska komisjonera SmackDown. Jednocześnie jego ostatnią decyzją było utworzenie pojedynku Sami Zayn kontra Kevin Owens na WrestleManie 34. Po tym ogłoszeniu na arenie pojawił się najpierw Kevin Owens, następnie Sami Zayn i zaatakowali oni Shane. McMahona. Nie możemy więc wykluczać, że singles match pomiędzy Zaynem i Owensem zostanie zmieniony na Triple Thread match, do którego dołączy Shane McMahon, lub Special guest Free match, gdzie Shane McMahon będzie sędzią, lub bardziej fantazyjnie, może takim team match pomiędzy Shane McMahonem i Danielem Bryanem, a Kevinem Owensem i samym Zaynem. No i to by było na tyle. Koniecznie sprawdźcie naszą stronę whatiswrestling.pl, na której masa newsów i świetne artykuły. A jeżeli chcecie wspomóc projekt nieco bardziej, to w linku w opisie macie odnośniki do Patronite'a bądź też do Oczywiście jeżeli wciąż nie subskrybujecie kanału, to ten czerwony guzik jest dla Was, a ja z kolei byłem showow z i słyszymy się już wkrótce.